Hello, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Farel i moi kochani, wracamy do poradników z gry Fortnite. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wykonać zadanie, które nazywa się odkryj punkty orientacyjne. Musimy odkryć tak naprawdę 10 punktów i dzisiaj wam pokażę wszystkie lokalizacje. Ale teraz uwaga, uwaga! Przypominam, że pod moim dzisiejszym, najnowszym filmem, gdzie kupiłem 100 stopni karnetu bojowego, możecie wygrać aż 10 razy karnet bojowy. Wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę, napiszecie dowolny komentarz w sekcji komentarzy i wpiszecie kod Farel w sklepie Fortnite. Film oczywiście macie przypięty w karcie, a ja teraz pędzę pokazać wam wszystkie lokalizacje. A pierwszą lokalizacją, którą musimy odwiedzić, jest ten domek tuż pod latarnią morską. Lądujemy. I jak widzicie, nowy punkt orientacyjny, przytulne pagórki zdobyty. Kolejny punkt znajduje się tuż pod latarnią morską. Ja się już tam przebiegnę. Ok, wbiegamy i jak widzicie, nowy punkt orientacyjny, latarnia Lockiego odblokowany. Teraz pokażę wam, gdzie znajduje się trzecia lokalizacja. Kolejny punkt lokalizacyjny znajduje się również blisko latarni morskiej, dokładnie na tej malutkiej wyspie. Wystarczy, że wylądujemy i misję mamy wykonaną. Lądujemy i jak widzicie, nowy punkt orientacyjny, niepozorna szopa zdobyty. Czas na lokalizację numer 4. Kolejnym punktem orientacyjnym jest ta malutka wysepka, która znajduje się tutaj. Od razu naprzeciwko mamy kolejny punkt orientacyjny i chodzi o tą bazę wojskową, która znajduje się tuż naprzeciwko. Jak widzicie, punkt orientacyjny mamy zdobyty. Kolejna lokalizacja znajduje się tuż niedaleko i jest to ta oto wyspa, a punktem orientacyjnym jest ta oto przepiękna muszla. Pięknie. Koralowa zatoka odblokowana. Następnym punktem jest ten przecudowny... Był kiedyś cudowny, rozwalony zamek. Wystarczy, że podejdziemy do zamku i lokalizację mamy zdobytą. Fort Naleśnik znajduje się dokładnie w tym oto miejscu na mapie. Kiedy miniemy nasz Fort Naleśnik i zejdziemy ze skarpy niżej, musimy udać się w kierunku tych kontenerów, aby odblokować kolejną lokalizację. Czyli jak widzicie, wszystko można zrobić podczas jednego meczu. Nowy punkt orientacyjny, rozbity ładunek, odblokowany. Została nam teraz do odblokowania tylko ostatnia lokalizacja. Lądujemy na takim małym złomowisku, a to złomowisko znajduje się tutaj, troszeczkę dalej od pozostałych lokalizacji. Jak widzicie, następny poziom mamy odblokowany. I to by było na tyle, moi drodzy, z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie na 10 razy karnet bojowy. Link do filmu, gdzie odbywa się konkurs, macie pierwsze linijce w opisie tego filmu. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.